programie Dzień po Dniu wita Państwa Anna Maksym. Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji czerwca. Wiadukt na drodze krajowej 88 przechodzi już ostatnie szlify. Na początku lipca obiekt zostanie poddany próbie obciążeniowej, a następnie rozpocznie się jego odbiór. Żeby przywrócić przejezdność drogi, musi zostać zakończona jeszcze jedna inwestycja. To powstający w pobliżu most nad Kłodnicą. Ten obiekt powinien być gotowy pod koniec wakacji i wówczas na DK88 zostanie wznowiony ruch samochodowy. 17 czerwca minęło 15 lat od pamiętnej pielgrzymki Jana Pawła II do Gliwic. Na gliwickim lotnisku zgromadziło się wówczas prawie 500 000 osób. To była niezapomniana wizyta, ale też niezwykły sukces organizacyjny. Opanować takimi wtedy już słabymi środkami, no te 500 000, bo spokojnie tyle było, to później, żeby wszyscy się rozeszli, nie no, to naprawdę to był cud nad Kłodnicą i to nie ma co po prostu w ogóle tutaj dewagować. Fajnie, że ludzie się tak zebrali, prawda? Widać było, że jednak bardzo czekają na tą wizytę i właściwie nie miało chyba znaczenia, czy wówczas ten papież jeszcze dojedzie, czy nie. Jakby ta sama informacja, że może się pojawić, była dla ludzi na tyle wystarczająca, że postanowili po raz kolejny się tam pojawić. No to takie fajne wspomnienie. Najbliższe tygodnie mogą być kluczowe dla realizacji ostatniego odcinka DTS w Gliwicach. W czerwcu gruchnęła wiadomość o zaległościach w opłaceniu faktur za wykonane roboty na odcinku G2. Wykonawca zmniejszył tempo prac i zagroził, że zejdzie z placu budowy. Wydaje się, że słowa te nie zostały rzucone na wiatr. Pod koniec miesiąca prace zostały zawieszone. Jak informuje DTS SA, obecnie w Urzędzie Marszałkowskim trwają intensywne działania mające na celu rozwiązanie problemu finansowania inwestycji. Bez większego rozgłosu w połowie czerwca zmienił się rektor Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Po 9 latach Tadeusza Grabowieckiego zastąpiła dr Alina Fogel-Gesang. Nowa rektor jest doktorem nauk ekonomicznych i wykładowcą akademickim. W GWSP piastowała wcześniej stanowisko dziekana. W praktyce zajmuje się przedsiębiorczością, głównie zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Temat multilevel marketingu i specyfika zarządzania tymi najmniejszymi podmiotami stał się moim konikiem, gdzie jestem autorem m.in. pierwszej książki naukowej w Polsce. ZBM II TBS przygotowuje się do przetargu na budowę mieszkań u zbiegu ulic Jana Pawła II i Mikołowskiej. To będzie swoista plomba dla istniejącego już układu budynków. Na parterze zagospodarowana zostanie przestrzeń usługowa, a zamieszkać będzie można od pierwszego piętra. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze prace powinny rozpocząć się jesienią. Ciekawe rozwiązanie szykuje się także dla kierowców. Nieopodal przy ulicy Dunikowskiego powstanie garaż wielopoziomowy. Liczne uchybienia i naruszenia zakazów wynikających z ustawy antykorupcyjnej. Takie zarzuty postawił gliwickim urzędnikom najwyższego szczebla Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w piśmie do prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Oskarżenia są niezgodne z prawdą i z prawem, przekonywał gliwicki magistrat. W piśmie wojewody padają liczne zarzuty dotyczące nieprawidłowości w spółkach z udziałem miasta. Uwagi dotyczą dwóch zastępców prezydenta, Adama Neumana i Krystiana Tomali, oraz sekretarza miasta Andrzeja Karasińskiego i byłego komendanta Straży Miejskiej Andrzeja Nowaka. W Gliwicach na 7 przystankach uruchomiono specjalne tablice informacyjne KZK GOP. Wskażą realny czas odjazdu autobusu, a pasażerowie dzięki stałej aktualizacji będą wiedzieli o ewentualnych opóźnieniach. Tablice umieszczono na przystankach przy ulicy Dąbrowskiego, Opolskiej, Dworcowej oraz na Placu Piastów i przy dworcu PKP. Sprawa remontu zabytkowej kaplicy cmentarnej na terenie dawnego szpitala zakaźnego ma szansę na pozytywny finał. Miejski Zarząd Usług Komunalnych rozpisał w czerwcu przetarg na odrestaurowanie kaplicy Gallego wraz z remontem dachu. Na nowo zagospodarowany ma zostać także park otaczający zabytek. Czerwiec był gorącym miesiącem przy Okrzei. Nowy, roczny kontrakt podpisał trener Angel Perez Garcia, a na fotelu prezesa zasiadł Adam Sarkowicz. To osoba przez lata związana z gliwickim sportem. Od 12 lat dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach. Jako członek zarządu Piasta odpowiadał za szkolenie młodzieży. Już na pierwszej konferencji prasowej zapowiedział, że chciałby widzieć więcej wychowanków w pierwszym składzie drużyny. Wiele wskazuje na to, że za kilkanaście miesięcy wreszcie znikną rusztowania ze słynnego szkieletora przy ulicy Zwycięstwa.
Budowa biurowca, która ruszyła pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia, ma zostać ukończona przy okazji oddania do użytku średnicówki. Przeznaczenie budynku będzie usługowo-komercyjne. Ponoć już teraz zainteresowanie ze strony potencjalnych najemców lub nabywców jest całkiem spore. W tym programie to już wszystko. W imieniu całego zespołu redakcyjnego 24 Gliwice zapraszam Państwa na kolejne wydanie pod koniec lipca.